Zapach wigilijnej kolacji już unosi się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. To są akurat pierogi z kapustą i grzybami. W tej chwili wczoraj zostało ugotowane około 500 kilo, a dzisiaj będzie następne kilkaset kilogramów. Także naprawdę każdy będzie zaspokojony. A te setki kilogramów składników złożą się na potrawy, które trafią do około 3000 samotnych osób. W sobotę o godzinie 16 odbędzie się tutaj metropolitalna wigilia dla samotnych. Po dwuletniej przerwie wywołanej epidemią odbędzie się stacjonarnie, a nie jak wówczas na dowóz. Będziemy mieć tradycyjne wigilijne polskie potrawy. Będziemy mieć karpia, będziemy mieć kapustę z grochem, barsz oczywiście z uszkami, pierogi i sałatkę wykonaną w duchu zero waste, czyli z warzyw, które zostały na pogotowaniu w barszczu. Będziemy przygotować przepyszną sałatkę dla potrzebujących. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym praca wre od samego rana. Zaangażowanych jest w nią wielu wolontariuszy, w tym także uczniowie katowickich szkół. Pomoc to była tylko i wyłącznie od serca, a aktualnie zajmujemy się segregowaniem mandarynek. Tutaj na sali walczymy od wczoraj. Tak jak widać, już stoły są porozkładane, już są kartki, już są stroiki porozkładane, szopka już jest, scena już jest przygotowana. Dzisiaj będziemy rozkładać zastawy, szlify do końca, kącik dla dzieci jest przygotowany, więc nic, tylko czekać na osoby, które tego potrzebują. W metropolitalnej wigilii dla samotnych może wziąć udział każda samotna lub znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej osoba. Wystarczy zgłosić się do jednego ze sklepów socjalnych w Katowicach lub Tychach.